Staszynko! Ciul! Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. Wybaczcie, że nie będzie dzisiaj Ryzena ani Crysisa, ale po prostu za długo czekam, a po prostu chcę mieć dzień już, po prostu wieczór wolny. A najwyżej jutro bym wrzucił Crysisa. Dlatego dzisiaj będzie GTA 4. Idziemy już stąd. Z naszej chałupy. Dobra, wsiadamy na naszą zajebistą brykę. No bo jest. Rzeczy samej. I już szukamy misji. Najbliższa nam misja to będzie jak zwykle RB. Dlatego też do niego jedziemy. Bez zbędnego pitolenia. Myślałem, że mi się opona odpaliła. Muszę ostrożnie jeździć tym pojazdem, bo to jest chyba jedno z właśnie z takich szybszych pojazdów. I po prostu trzeba ogarnąć jazdę. Nie za szybko, ale też nie za wolno. Ale żeby też nie, wiecie, nie zrobić wypadku. Muszę tu ostrożnie jeździć. Wow. Ledwie draśnięcie to było. No koleś, no patrzcie, koleś sami podleciał. Podleciał mi w drogę, no. Co za frajer. No i patrzcie, co mi dziad zrobił. Normalnie zatłukłbym go. A na szczęście opony się nie przybiły jeszcze. Ale dziada bym za to dorwał. No bo podjechał mi pod drogę, no. Widzieliście sami. O, kolejny, widzicie? Muszę być bardziej ten czujniejszy, bo wiecie, potem to się może dla mnie źle skończyć. Dobra, zakręcamy lekko, tak żeby... Co mi się dzieje z tymi oponami? Jakie one są dziwne, tyle powiem. Dobra, jedźże. Nie ślizgaj się, spokojnie. Dziwne moje są opony. Dobra, ledwie mnie tyrpnął. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu. Właściwie już jesteśmy na miejscu. Dobra, grzebanie w śmieciach. Wow, ale ja nie grzebę w śmieciach. Lol. Yo. Thank you. So, you took care of that thing. No ta. I appreciate that. No, I look after my friends. I got a lot of friends. Important friends. Mm-hmm. Jimmy Pegorino is a personal friend of mine. More or less. Hey, sweetheart. Hey. My God, you look like shit. What's wrong? Nothing. O kurde. I haven't been to bed yet. No widać. Smoking crystal. Metal? What? O kurde. White trash motherfucker, what is wrong with you? Give me a break, okay? I feel like death. Okay. Hey, hey! What? I care. You know that. Yeah, I know that. Now, speaking of the ice. Yeah, they got it. They left it where you said. That's why I came over here. Can I get a goddamn copy yeah, here? Yeah, you look like a gorilla. You have goddamn caffeine. I'm fucking coming down, asshole. I feel like death. Fine, whatever. Nico, need you to go collect some garbage. Co? Śmieci? Yeah, you wanted a career in waste disposal, now you got one. Can I get a goddamn copy over here? What kind of garbage? Garbage with a lot of ice. Today? Go over to F between Columbus and Denver. Dobra. A truck waiting there. Three guys, good guys, friends of mine. Mm-hmm. Main guy's name is Luca. Go. Okay. No to jedziemy. Ale marnie wygląda. You gotta stop me smoking this stuff, Ray. Fucking killing myself. No, normalnie marnie z tą kobietą. Wygląda jakby miała zaraz na serio zdechnąć. Przejdź na tyły śmiecio zgryta. Zgrzyta. Lol. Przejdź na tyły śmiecio zgrzyta. Dziwna nazwa, ale prawdziwa.
Okay. Luca? Yeah, you Nico? This is Tuna Fish and Johnny Spaz. Tuna, Johnny, Nico. Hey. So, we're all friends now. All right. Tuna, John Boy, you got the threads. Get in the back and get the trash. Come on, let's go. Super. Nico, here's your gear. You're driving. That cool? Let's roll. No to prowadzimy furę. Ładuje się. Fuj, jak ja wyglądam. Nie, ja wolę już garniturek. O, jest. Dobra. Jedziemy. Tylko trzeba ostrożnie. Yeah, she's pretty strung out. Ray got her to get her friends to steal the ice off of some club owner guy. Her friends are the lost biker gang. I think I worked with a man. Chwileczka. He was called Johnny or something. Dobra, jedziemy tutaj. Chciałem skrótem, żeby było szybciej. Dobra, jesteśmy już na miejscu. Ekstra. Tuna! This is it. Grab the bag. Okay. To czekamy. Ciekawa misja, taka przyjemna. Okay, otwieramy zbiornik. Fajnie, jak fajnie to wygląda w ogóle. No to wrzucajcie te śmieci. Next one's on H Street. Move out, Nikki. Dobra. To już wiemy, gdzie jechać dalej. Super, morduję, zabijam, zarabiam za to, a teraz przyszło mi jechać śmieciarką. Świetnie. Ray came up with this plan to keep a bit of distance between us and the robbery. The bikers is taking the heat for this shit. This ain't the easiest way to pick this shit up, even if we don't want to attract any attention. Yeah, me and Tuna were saying that before you got here. You were saying that there's a lot of opportunities for this to go wrong. Paplom coś tam, ja nie rozumiem, bo ja się bardziej na jeździe skupiam. That's why we're going to be extra careful, right? No wiecie, prowadzenie śmieciarki to jest chyba jednak ciężka sprawa. Nie za na łatwa. Więc wiecie. Soinki się spać. O Boże. Niektóre teksty mnie rozwalą. Okej, jesteśmy już na miejscu. I nearly lost my lunch. Nice. Dobra, jesteśmy na miejscu i zbieramy śmieci. This is the other one, Tuna. Grab it. Dobra, rzucajcie, panowie. Dobra. To wszystko? Już koniec? O kurde, jakiś samochód jedzie. Nie! Czyżby gang... Shit, man. Looks like we got company. Crap! Someone's got wise to us. Let's get the hell out of here. Drive to Fish Market South. Dobra, spalę się. We're not losing this ice. I'm not having Ray cut my balls off because you don't think this truck's fast enough. I didn't say it was impossible. It's just going to be difficult. Nice driving, Nikki. Looks like you lost them. Let's bring this ice home. I to tyle? Kurde, banalna misja. Myślałem, że będzie coś trudniejszego. Ale okej. Mi się to właśnie podoba. Takie misje lubię. To nie są takie trudne i jeszcze przyjemne. Dobra, zakręcamy. Zaraz będziemy na miejscu i zobaczymy, czy tam będą te diamenty. Będę musiał jakoś ich minąć.
Sorry, ale musiałem. Dobra, idziemy. Zaraz będziemy na miejscu. Stąd skrzyto śmieciarką. Dobra. Jakoś tak kamera się dziwnie uchyliła. Dobra. O proszę, już. Na miejscu. Teraz trzeba tylko śmiesznie tak wjechać. Na ten teren, gdzie są te skrzydła śmieciarki. Świetnie. Koniec misji, finito? No, musimy jeszcze trochę dojechać. Spoko. Anyone who heard of them would want them. I ain't surprised we got a bit of attention. You want me to take the ice to Ray then? Nah, me and Tono will look after them. Sort them out from the trash. I sure hope we ain't lost any on the route. Things got shaken up pretty good back there. Mm. They sure did, Luca. Here's hoping we can find them all. See you around, Nicky. Dzięki. Ziomki. Na pewno ten kostium ze mnie zdejmiecie. A wiecie co? A w dupie mam to, mogę tak wyglądać. I tak chciałem jakiejś odmiany. Dobrze, podoba mi się. O, teraz do Ray'a dzwonimy. Luke and his crew have got the stuff, Ray. It's all in the back of the truck. We'll keep an eye on them. They didn't hold nothing? I don't know, Ray. You don't trust them? Then weigh the ice. And catch you around. Dobra, wykonaliśmy misję. A pojedziemy sobie ciężarówką. Czemu by nie? Trochę będzie powolny, ale pojedziemy. Dobra, gdzie teraz będzie nam dane jechać? No ja bym pojechał do Jarego. Jerry. Tak. Dobra, to do niego też pojedziemy. Spokojnie. Trzeba będzie uważać, żeby nie rozjechać kogoś. Od dzisiaj jesteśmy publicznymi śmietnikarzami. Dowozimy śmieci i diamenty. Kurde, taksówkarzu, jak ty jedziesz? O, jeszcze jest jakaś misja URB. To do niego jedziemy. Trzeba trochę dla niego popracować, bo koleś się naprawdę wydaje w porządku. Nie jest jakiś najgorszy. Sobie też do niego dojedziemy. To trochę wolno jedzie, ale mogę przynajmniej taranować pojazdy. I to jest duży plusik. O, i już jesteśmy na miejscu. Kolejna misja od Ray'a. Dobra. Nie trąb mi tam. Dobra. Ostatni szlif. Wow. Aż się boję, co to za misja będzie. Bo już nawet 13 minut minęło. Hey, Phil. Listen. You know me and I know you. I didn't mean nothing by it. Hey, take it easy. Oh, Phil, take it easy. And listen, tell Jimmy I said hello. Okay. I'm sorry. Goodbye. We got a problem. Who? Super. You and me? Yeah. Oh. I got two options. Option one, you rip me off. So? Option two, Luca and his buddies ripped his bolt off. Hey, hey! I left them with the stuff to bring o, to you as instructed. Ale się wpakował teraz Niko. Maybe I am. But if you thought that, I wouldn't be standing here right now. You ain't as dumb as you look. No, dzięki. Luca hangs out in Castle. Chlebek. Go see him. Go get my stuff back so everyone can get paid. Now. Dobra. No to jedziemy. A wiesz co, powiem wam szczerze, że nawet fajnie wyglądam. Taki trochę dres. Bo już miałem dosyć tego garniturku. Dobra. Udaj się do Castle Garden City. Dobra. Tak też się udamy.
Tylko trzeba ostrożnie z tym śmietnikiem, żeby nie przesadzić. Super. Ale fajna odmiana, tak pojeździć ciężarówką po mieście. Zawsze to jeździłem samochodami, czy tam czasami motorami, motocyklami. A tak to teraz pojeżdżę sobie ciężarówką pełną śmieci. Ło! Ale drifta zrobiłem. Fajnego. No tyle fajnego, że jeszcze mi się udało. Ciężarówką, śmieciarką. To już naprawdę jest hardcore. O dobra, jesteśmy na miejscu. Okej, okay, dojechaliśmy i co dalej? Las Venturasco. Co? Luca, I need that ice back. O kurde. I don't know what you're talking about, Nicky. I gave every one of those diamonds to Ray. Now we all know that that's not true. Fuck you, you cabbage eating prick. Oh. Who says it weren't you that made off with them? That's nie, what ładnie. I'm telling Ray. The game's up, boys. We're out of here. Ja cię kręcę. Nie. O dobra, gonimy. Zdrajcy! Pieprzeni zdrajcy! O tak, już wam się bryczka pali. Koniec z wami. Już nie żyją. Co? Czekaj. Co? Jakim cudem im się bryka przestała palić? Co jest grane? Co do cholery? O cholera. Coś chyba zawaliłem. Nie, co? Czemu? Co jest grane? O cholera. Ale dziwne. Jestem zaskoczony. Myślałem, że to o to chodziło. Ale gówno. Dobra, przynajmniej szybciej tam dojedziemy. Ale nie, to już było naprawdę ekstra dziwne. Ja myślałem, że miałem ich powybijać. Ale no tak, przecież diamenty tam są. O kurde. Trochę żeś się oddalił, panie Niko. Dobra. Trzeba tam dojechać. Kurde, ale nas oszukali. To porządnie. Więc za to trzeba jakoś będzie ich ukarać. No, udało mi się w zasadzie ukarać, ale chyba nie w taki sposób. Dobra, trzeba będzie teraz im... No bier ten pojazd! Aha! Dobra, mam ich nie zabijać. Dobra, kapuję. Kurde! Nie nawalaj mi tu! Tylko jedź. Dobra, muszę ich jakoś dogonić. Dobra, ucieka mi cały czas. Czekaj, trzeba im jakąś oponę przebić, o tak, żeby mieli jakąś utrudnioną jazdę. Ale wiedz, że MPC dobrze jeździ i nie ma problemu z jazdą. Ale narwaniec jest z niego. To niezły. Trzeba tylko go dogonić i nic więcej. Dobra, jedź za nim. To tyle, co chcę. To jest za nim. Kurde, ale jak daleko. Już z tym. Ty, w dość nietypową drogę wjechali. O cholera. Jakie lagi. Pały. Ale frajerki. I co teraz? To teraz? Teraz trzeba będzie... Aha, teraz trzeba ich powybijać, dobra. Okej.
bierz jakąś broń, kałasza najlepiej. Dobra. Jeden padł. Trzeba teraz resztę wybić. Spokojnie, zaraz ich powybijamy. Aha, coś nie tak zrobiłem. W zasadzie. Oni tam są, kurde. Nieźle się skampili. Bo muszę ja teraz uważać, żebym nie ucierpiał na tym. Dobra. Ostatni. Tam kampi. Jeszcze się ukrywa. Ale tchórz. Totalny tchórz. Dobra. Już na niego przyszedł czas. Pięknie. Aha, jeszcze Luka. O, proszę. Z kim ty się zadawałeś, chłopie? Dobra, w toalecie jest, mówicie. Lol. Aha, fajnie. Teraz mam się bawić w zgadywanko. Nie ma życia. Musisz paść. To wszystko. O, fajnie. Już misja skończona. Mówicie. I took out Luca's crew, and I got your diamonds. What do you mean you took them out? I just wanted you to get the ice back. I didn't say nothing to you about killing those boys. Whatever, they're dead, and I've got the stuff. You want to get your hands on it? Come meet me at the bridge in Middle Park. O, już bezpośrednio, dobrze, mnie się to podoba. Właśnie o to chodzi. Czekaj, gdzie chyba zostawiłem ten pojazd? Niech to ja sobie tylko przypomnę. Chyba tutaj wychodziłem. Gdzieś tutaj go. O, jest mój pojazd. No mój, skradziony. W zasadzie, ale dobra. Bierzemy pojazda i jedziemy. Dobra. I jedziemy do niego, do Middle Park. O kurde, czy mi się wydaje, czy opony są przebite? Tak dziwnie ten auto, ten samochód nawala. Dobra. No, jeszcze 23 minuty. Czy nagranie ma 23 minuty, to spokojnie. Okej, okay, jesteśmy. Ale boję się, co się może stać dalej. A tu jest ten Ray, nie? Dobra, jedź pan. Okej, okay, dobra. Czekaj, jak daleko mamy jeszcze do niego? Wiecie co, ja bym już zakończył ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie go. Myślę, że wam się spodobał. A jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie!